No, dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy w Zwierzyńcu. Na Roztoczu. Gryzą nas komary. Tak, komary nas gryzą bardzo intensywnie. Teraz zastanawiamy się, gdzie iść. Kostuś chce siku. Jesteśmy sobie w Zwierzyńcu na Roztoczu. Niestety poprzednie powitanie skończyło się z tym, że Kostek postanowił sikać w miejscu publicznym. Trzeba było go zgarnąć i odtransportować w odpowiednie miejsce do sikania. Generalnie jest wesoło. Jesteśmy wyspani. Nocowaliśmy na parkingu tuż przy jeziorku z widokiem na kościółek na wodzie. Bardzo fajne miejsce. Myślę, że drugą noc spędzimy również w tym samym miejscu. Teraz idziemy na spacer. Jest godzina... Która jest godzina? 13? Nie. Nie wiem, która jest. Jest, nie wiem, gdzieś koło godziny 11.30. Pół do 12. Właśnie, jest pół do 12. Nasze dzieci postanowiły już jeść obiad, więc idziemy szukać czegoś do zjedzenia, przynajmniej jakąś przekąskę, bo wszystko zostało w aucie. Dzień zapowiada się fajnie, jest piękna pogoda. Na szczęście nam się udało. Albo po prostu ściągamy ze sobą dobre fluidy i piękną, słoneczną pogodę. Jesteśmy teraz na miejscu Roztoczański Park Narodowy, jakiś ośrodek edukacyjny, tu jest jakieś pamiątki z Roztocza można kupić. Pewnie kupimy jakiś magnes, jak to z każdej naszej wyprawy. Miodek można tutaj kupić, z tego co widzę. Spróbujemy miodku innego niż nasz, z naszej przydomowej pasieki. Okej, to idziemy dalej. Strasznie brakuje mi gimbala, żeby kręcić normalne filmiki, nie takie krzywe i poruszone, no ale tak to jest. Następnym razem troszeczkę inaczej się zorganizujemy. Sosny zjadają myszycze, a myszycze zjadają biedronki, a biedronki zjadają pająki, a pająki zjadają osy, a osy zjadają bogatki. A bogatki się dają krokule. Jesteśmy po pierwszej, nie, po drugiej nocy w kamperze. Jak się, chłopaki, spało? Dobrze, bardzo fajnie. Jak to mi się spało? Coś mi na nie tęga. Tak mi się nagrywa. Trochę. Co trochę? Okej, była. O! A jasne, tak. Super, wygodnie wam? Ej, ty się nie ruchaj, bo się przewrócimy. Dobra, pierwsze wnioski są takie, że zabudowa tego kampera nie jest do końca sensowna, no ale też chcieliśmy zobaczyć, jak to wygląda w takich handmade'ach. No i wiemy już mniej więcej, jak by to trzeba było zrobić, żeby to miało sens. Chcieliśmy to zobaczyć, że tak powiem, na własnej skórze poczuć, jak to działa. I co więcej, no i sprawdzić, czy to wszystko, co na YouTubach, na blogach i tym podobnych rzeczach widzimy, jest prawdą, czy rzeczywiście się ma szansę sprawdzić i tak dalej. Ogólnie samo podróżowanie kamperem, nocowanie, to jest rewelacyjna rzecz. Nie gotowaliśmy jeszcze obiadów, bo jakoś tak się składa, że żyjemy gdzieś w okolicy. Nie mamy takiej potrzeby. Nie ma potrzeby, no i tyle. W knajpkach jemy. No, ale ogólnie wszystko jest fajnie. Dobra, idziemy szukać czegoś. Nie wiem jeszcze czego. Jakiś spacer. Może zaraz jakiś obiad. Bo dzieci już od godziny marudzą, że są głodne i że chcą coś zjeść, więc idziemy na jakiś obiad. A potem po prostu będziemy spacerować, będziemy sobie chodzić, zwiedzać, zobaczymy. To na pewno jest dużo ciekawych miejsc. Będziemy karmić kaczuszki. Tak, i będziemy oczywiście karmić kaczuszki. Kaczuszki! Dla kaczuszek kupiliśmy bułeczki, żeby wieczorem kaczuszki miały kolację smaczną.
Tak jest. No to tymczasem. Ignaś, Kostuś. Jurko! Jesteśmy na Roztoczu nad stawem. Poszliśmy na spacer, okazało się, że tu jest kąpielisko. W sumie wiedzieliśmy, ale jakoś jakby o tym zapomnieliśmy. I chłopcy teraz chodzą sobie, moczą nogi w wodzie. A my sobie siedzimy na brzegu. O, tutaj sobie siedzi tatuś. Tutaj chłopcy. Chłopcy szczęśliwi, ale chyba wrócimy się i zabierzemy kąpielówki dla chłopaków i przyjdziemy tutaj jeszcze raz. Tak, żeby mogli tyłki pomoczyć. Nad stawem mamy takie oto towarzystwo. O. Idą sobie piękne łabądki. Wcale się nie boją. Że ty nie masz się w co przebierać, bo nie przewidzieliśmy tego, że dojdziemy nad stawy. Tak oto dzieci w majtach, w ogóle bez obciachu, kąpią się w stawie. Jesteśmy na trasie do Białej Podlaskiej i została nas taka oto duża ulewa. Może teraz tego tak nie widać, ale na pewno słychać. Jest mega ulewa, burza. Nasze autko stoi tam, niebieskie. W rogu. Czekamy na jedzenie. Zobaczymy. Pojedziemy pewnie dalej. No. Dzieciaki, tak, siedzą sobie spokojnie. Kostek ma mrówki w tyłku. Ignaś siedzi spokojnie. Dobra, idę po jedzenie. Burza minęła? Tak. Wyjechaliśmy właśnie spod baru pod samolotem. Tak. Seba, jak ci smakowało? Dobre. W sumie nawet dobre. Ciasteczko. Tak, do kawy dodają ciasteczko i oczywiście Konstanty pierwsze, o czym marzył, to po prostu zjedzenie ciasteczka. Ceny zdecydowanie z kosmosu, przynajmniej za rybę. My zjedliśmy sobie schab, frytki i surówkę, więc nie było dobre. Chłopcy wybrali sobie frytki i oczywiście po kawałku naszego schabu zjedli. Aczkolwiek ceny za ryby, no kosmos. Seba wyliczył, że za jedną porcję trzeba było wypłacić 80 zł, czyli zdecydowanie dużo. Jedziemy drogą krajową. Bardzo ekstra, Ignaś mówi. O! Tak wygląda ta droga. Tak, Seba mówi, że na tą drogę wykorzystano wszystkie płyty betonowe świata. No bo tak to wygląda, no. Jechaliśmy, jeździliśmy do Austrii przez Czechy i przez kawałek była taka autostrada też z takich płyt, ale chyba komfort jazdy był znacznie lepszy, wygodniejszy niż tutaj. No, ale jedziemy, no. Jedziemy. Trochę nas trzęsie i jedziemy. Koniec. Koniec. Już nie jedziemy po płytach. Teraz są kolejne i nie wiem co gorsze. No, a ja jakoś nie czuję na razie. Ignaś nie czuje. Jest ciszej w aucie, prawda? No, i nie trzęsie autem. Nie trzęsie tak bardzo, tak? No, znaczy, jest... trzęsie, ale mniej. No, jest ekstra. Tak jak świetle według mnie. Sielsko. Anielsko, jedziemy teraz.
Lubelszczyźnie jest chyba najwięcej bocianów na całej ziemi, naprawdę. Najwięcej? Chyba tak. Co chwilę widzimy gniazda bocianie, albo gdzieś bociany latające sobie, albo łażące w jakichś polach. Naprawdę to jest niesamowite, chyba w życiu nie widziałam tylu bocianów. O, proszę, nie wiem czy tutaj będzie widać, ale chyba nie. Ale tam są następne. Naprawdę jest ich całe mnóstwo. W życiu nie widziałam tylu bocianów, takiego skupiska bocianów, jak tutaj na Lubelszczyźnie. Rodziny bocianów. Rodziny bocianów się spotkali. Proszę? Rodziny bocianów się spotkały. Rodziny bocianów się spotkały? Kolejne gniazdo i tak tam u góry. O, dać trochę było. Generalnie takie fajne klimaty, naprawdę tak sielsko-anielsko. Gdyby ktoś miał wątpliwości, kolejne gniazdo i kolejne bociany. Tym razem przed sklepem Biedronka gdzieś. Jedziemy właśnie. A gdzie jedziemy? Do miejscowości Kostomłoty nad Gugiem. Z jakimi rzeczami ci się kojarzy? Kostomłoty? Kostek i młoty. A kostek i młoty, no coś w tym jest. Zgadza się. No, zatem jedziemy do Kostomłoty, jak mówią tutejsi. Wydaje nam się, że poprawnie odmienia się do Kostomłotów, ponieważ miejscowość nazywa się Kostomłoty. Tam są dwie cerkwie do zobaczenia. Są generalnie takie fajne, folklorystyczne, wschodnie klimaty, więc jedziemy, zobaczymy, a potem już będziemy kierować się powoli, powoli w dół mapy w kierunku domu. Jesteśmy w Kostomłotach, koło cerkwi unickiej. Zaraz zapytam Anię, czy nam coś opowie na ten temat, ponieważ Ania jest unitką. Ania, nagrywam. Możesz coś opowiedzieć o... Naprawdę? Co ja mogę powiedzieć? To jest nowe. To jest nowe? Aha. Tak. To wymyślił poprzedni ksiądz Zbigniew. Zamiast żurawia, bo był żuraw, był pan. Taki stary, stary żuraw. Studnia. Ale że musieli ją zabrać, to zrobili to. Zobacz. Oczywiście dzieci szaleją. Idziemy tam zobaczyć. I zaraz zobaczymy cerkiew. Tak to wygląda. Jest śliczne. To jest studnia, żuraw studnia. Właśnie Ania mówiła, że to jest nowe. I tam jeszcze jest. To jest krzyż prawosławny i tutaj jest jakaś tabliczka informacyjna. Zaraz przeczytamy, co tu jest napisane. W hołdzie naszym przodkom, którzy cierpieli i przelewali krew za wiarę i jedność świętego Kościoła katolickiego, Unici Kostomłotcy, 2010 rok. Szkoda, że mamy taką trochę deszczową pogodę, bo pewnie piękne zdjęcia by powychodziły. Idziemy dalej do cerkwi, zobaczyć cerkiew. Jesteśmy teraz przed cerkwią unicką. Piękne miejsce, wygląda uroczo. Ania mówiła, że brała właśnie tutaj ślub w obrządku unickim. I ślub w obrządku unickim trwa około 4 godziny. To jest
bardzo ciekawe. Widziałam kiedyś właśnie w internecie i to właśnie dzięki Ani też. Zdjęcia z właśnie w strojach unickich. Ze ślubin w strojach unickich. Naprawdę. Naprawdę pięknie. I to zobaczyć. Teraz będziemy jeszcze jakieś zdjęcia pewnie robić. To wszystko wygląda. Ona jest taka stara, że przy zmianie dachu, to już też było lata temu, wyjmowali, mój tata tu pomagał, to wyjmowali kołki drewniane, takie zamiast gwoździ. Ekstra. Tutaj są groby proboszcz Kostomłocki. Ania mówi, że wychowała się tak naprawdę z tym księdzem, no bo w zasadzie całe dzieciństwo tutaj spędziła. Tu jest jakiś starszy chyba grób. Jest jeszcze jeden. Ma był lił. Dzwonnica wybudowana za kadencji obecnego księdza proboszcza, kapliczka i druga kapliczka. Ponieważ oprócz czarskich drzwi, gdzie mamy zawsze testowanie Matki Bożej, czasami z innymi pomysłami, czasami w jedności, dalej będą zależne. A teraz jedziemy sobie do domku? Do domu rodzinnego Ani. Ale wioseczka jest śliczna. Szkoda, że pogoda nam się nie do końca udała. Ale ogólnie miejsce bardzo ładne. Domek był.
stodoła. Słabo widać, ale tutaj jest cerkiew. Prawosławna. Kurczę, niestety przez ten deszcz kiepsko, ale jest też ładna, bardzo ładna i chyba jest zamknięte. Kolejny bocian. O, bociana akurat nie widzę. Ale jedziemy sobie, wyjeżdżamy z Kostomłotów. Miejsce niesamowicie urokliwe i klimatyczne. Jedziemy dalej. Spaliśmy w jakiejś mieścinie, wiosce, nawet nie wiem dokładnie, pod Lublinem. Jedziemy teraz ze Sandomierza, aczkolwiek w Sandomierzu są podobno ulewy. Zobaczymy, jak to będzie, czy rzeczywiście wyjdziemy pospacerować. No jak będzie lekki deszcz, żaden problem, tak? Ale jeżeli będzie ulewa, to raczej nie pospacerujemy. Pewnie pojedziemy gdzieś dalej. Dzisiaj pewnie zrobimy takie krótkie podsumowanie odnośnie samego kampera. Powiemy, jakie